Dobra, no i co? Leci trzecia wędka, czyli leci ten Donald. Ile fabryka dała na środek wody? No, na środek i tak nie dorzucę, ale jak najdalej będzie czekać, będzie szukać na jakieś ryby przepływające w toni. Czyli co? Pełna moc, ile fabryka dała? Niech ci Bóg da, żebyś sam to wyholował, no, dużą rybę. Jak na zielonej, jak będziesz spał, nie? Będzie tam, nie wiem, druga w nocy i na zielonej będzie taki pełny, wiesz, to znaczy, że Donald jedzie. A, zielona to Donald. Tak, jak na zielono będziesz w namiocie, jak w domku będziesz widział na zielono, to znaczy, że to jest to. Okej, zapisałem. No i słuchajcie, mam rybę w trzecią noc. A mówiłem, że jak dzisiaj w nocy nie złowię ryby, to z klubu się wypisuję. Także jestem uratowany. Taka nie za duża, około 12 kg. Ale wariat. Ale te ryby to są jakieś takie silne, takie zwariowane, nie? Czepią łbem, jak się je holuje, to czepią łbem. Tak strasznie nienaturalnie. Ile jest? 14,5, tak? Tak. Nieco, 14,300, bo 2,5 odejmujemy, tak? Tak. No to myślałem, że troszkę większy niż myślałem. Ale w trzcinę nam poszedł. Już wodery ubrałem, bo mówię, zaraz pójdę po nie, za nie. pójdę za nim w te trzciny. Ale na szczęście wyszedł. Także coś tam wybierają te, pomału chyba te podsypane kuleczki. Druga ryba z węgier w tym roku. Gonię Darka. Thank you.
Ale powiem ci, że jest dużo więcej spławów niż wczoraj. No, coś się dzieje nad wodą. No i jesteśmy po trzech dobach, po trzech nockach. No właśnie mija, bo to jest godzina 13. To można powiedzieć, że w tym momencie mija trzecia doba naszej zasiadki czteroosobowej na Węgrzech. No ciężko się nagrywa, no bo chłopaki siedzą, Szymon z Jackiem siedzą z jakieś 120 metrów stąd. W ogóle się nie widzimy. Ciężkie w ogóle dojście między dwoma stanowiskami, między nimi a nami. Jest taka góra, skarpa potężna i w ogóle ciężko tam przejść do nich. No ale jakoś próbujemy się tam odwiedzać, ale zawsze musi jedna osoba pilnować wędek, pilnować stanowiska. No tak wygląda sytuacja. No, w tym momencie Stil poszedł się wykąpać na bazę. Tu trzeba pieszo iść dookoła wody na bazę, żeby się wykąpać. Tam jest prysznic. Ja byłem godzinę temu, także chodzimy na takie zmiany. Teraz ja pilnuję wędek. No i postanowiłem, że wam opowiem w kilku zdaniach, co się wydarzyło przez te trzy nocki. W pierwszą nockę no ja miałem rybkę, niedużą, taką 10 kilo. Stil, czyli mój kompan Darek, też miał jedną rybkę, z tego co pamiętam, taką chyba większą, taką gdzieś około 14 kilo. I Szymek miał właśnie po naszej prawej stronie na stanowisku obok, czy Jacek? Jacek miał rybę, przepraszam. I Jacek miał rybę. Szymek był bez ryby. Jacek miał taką też jakąś tam 12-13 kilo. Czyli po pierwszej dobie byliśmy pełni takiej nadziei, że coś będzie fajnie, że będzie się coś działo. No i teraz dla niektórych jest fajnie, ale zaraz do tego przejdę. Druga nocka. Pod wieczór, przed drugą nocką, pod wieczór zasypałem troszeczkę więcej, bo mówię, no są jakieś brania, no to podsypię, będę sobie tam miejscówkę dopracowywał. Podsypałem około 3 do 4 kg samej kuli i tam poleciały dwa zestawy, a trzecią wędką sobie szukam, raz bliżej, raz dalej. No i taką jedną miejscówkę sobie tam opracowuję. No i ta druga doba nie przyniosła mi żadnej ryby. Doba, nocka, o. Druga nocka nie przyniosła mi nic. Mówię, no, jak dla mnie to tam jest bez problemu, że ja tam 2-3 dni mogę bez brania siedzieć, także to jest luz. Szymon w drugą noc złowił piękną rybę, 25-200. Słuchajcie, pobił swoje PB. W ogóle sorry, że ja tak o wszystkim opowiadam, bo mówię, bo ciężko. To jest takie łowisko i takie dwa stanowiska mamy, że ciężko w ogóle ze sobą się kontaktować i tylko na radiu jesteśmy. Ale może mi się uda gdzieś tam z Szymona wypytać z kamerą, żeby powiedział swoje emocje o tej rybie. No, tylko wam tak nadmienię, że no, swoje PB po 6 latach Szymon walnął fajną rybę i to na zimną wodę. Po jakichś wstępnych takich zapytaniach ludzi, którzy łowili wcześniej na tej wodzie, to wszyscy nam mówili, że jakiś tam Monster Crab, czyli nasza seria Punkt G, jakieś spicy, jakieś przyprawy, czyli ja postawiłem na serię Warm Secret. No a się okazało, że Szymek najwięcej brań robi, słuchajcie, na zimną wodę, czyli kompletnie inaczej niż tam większość ludzi gadała, czyli to by się sprawdzało. Mamy marzec, Szymon postawił na zimną wodę, złowił piękną rybę. Ja łowię dalej na Warm Secreta, troszeczkę mieszam to z punktem G, ale cały czas dopalam to wszystko Warm Secretem. No, mamy jeszcze trzy nocki przed sobą, także mamy pół zasiadki w tym momencie. Także no czekamy. Stil dołowił dzisiaj w nocy. Nie, przepraszam, wczoraj. Wczoraj Stil miał dwie rybki, ale to jest wszystko, mówię, takie 12, 14, 16, 16 chyba miał Stil. Dzisiaj w nocy Szymon dołowił jeszcze jedną taką 16-17 kilo. No i ja dołowiłem jedną taką 14. No i na tą chwilę, no, to było na tyle. W dzień w ogóle ryba nie bierze. Wszystkie brania, które mamy, to mamy albo w nocy, albo o świcie, albo o poranku. Gdzieś tam 5-6 rano. Także takie dziwne. No i co, robię sobie zestawik, słuchajcie. Korzystając z okazji właśnie, że jestem sam, to sobie coś tutaj podubię.
I słuchajcie, dzisiaj stawiam na chyba wszystkie trzy zestawy, tak mi się wydaje. Polecam na bałwanka Warm Secret. O, to będzie coś takiego. Troszkę grubiej zrobię. Będzie to bałwanek, bo zauważyliśmy, że troszeczkę więcej brań tutaj jest na takie zbalansowane przynęty. Steel, z tego co pamiętam, to miał na Game Over Sprot na Waftersa 20 mm, chyba wszystkie ryby. Szymon miał na jakiegoś tam pojedyncza, chyba 16 w zimnej wodzie, tonąca, podpięta dwoma ziarenkami sztucznej kukurydzy, tej naszej zbalansowanej. Czyli też zestaw taki troszeczkę lżejszy. Ja miałem na pierwszego, miałem na pojedynczą 20. A mówię, a w drugą noc w ogóle nie miałem na tonące brania, także przechodzę. Wczoraj zmieniłem na dumbbellsy. Mówiłem na dumbbellsika dwoma kijami i na jednym dumbbellsie właśnie wyjechała mi ta 14. Dlatego dzisiaj postanawiam, wszystkie trzy kije robię na bałwanki w Warm Secrecie. Troszeczkę grubiej, ale tak bardziej zbalansowanie. Nie? Czyli chcę troszeczkę tą przynętę podnieść do góry, bo zauważyłem, że jest tutaj troszeczkę miękko. Znaczy do góry jej nie podniosę, inaczej źle mówię. Bałwanka podniosę do góry, czyli zrobię ją tak w pionie. Ja łowię na zestawy helikopterowe, czyli tą gumeczkę górną troszeczkę podniosę do góry, żeby przy opadaniu na dno, żeby ten ciężarek pociągnął, bo on się, zauważyłem, wbija trochę w muł tutaj przy rzucie, bo łowimy z rzutu, a jest płytko 2,7 metra, czyli ja uważam, że ten ciężarek jak wpada do wody, to wbija się troszeczkę w ten muł i chcę troszeczkę się odsunąć z tym zestawem helikopterowym wyżej. Troszeczkę dłuższe robię teraz przypony, takie gdzieś około 20 cm. No żeby ta kulka, żeby ten ciężarek nie pociągnął tej kulki w dno, w ten muł. No i też dodatkowo jeszcze chcę tą właśnie popkiem podnieść, że nawet jak to opadnie na dno, to będzie to sobie tak leżeć właśnie na dnie w taki sposób. Wszystko mocno dopalę w Warm Secrecie i wszystkie trzy zestawy polecą tam, gdzie, skąd miałem dwie ryby. Dzisiaj tam jeszcze troszeczkę donęcę i tam wszystkie trzy kije. Także już nie będę trzecią wędką, bo trzecią wędką szukałem na Donalda. Troszkę dalej, troszkę bliżej, ale widzę, że to nie przyniosło żadnego efektu. Także ryzykuję, stawiam wszystko na jedną kartę i wszystkie trzy zestawy idą na 27 odległości, bo tam spombuję takim nie za grubym towarem, bo widzimy, że nie ma dużo brań, także nie ma co przesadzać. Podejrzewam, że na początku zrobiliśmy troszeczkę błąd, że za dużo towaru wsypaliśmy do wody. Bynajmniej ja, mi się tak wydaje, że te 4 kilo w ten drugi wieczór to było za dużo. No ale no, brania się doczekałem dzisiaj w nocy, także coś tam wyjadają. Także dzisiaj delikatnie, tam za dużo nie donęcam. Ale stawiam tam 3 miny, 3 zestawy. No i będę czekał, zobaczymy co czwarta nocka mi da. Czwarta nocka przed nami. Będę przerzucał trzy kije. I słuchajcie, taka może porada dla was, albo jakaś taka, nie wiem, sugestia. Ja tak zawsze robię, że jak przerzucam kije, to nie robię to po kolei, że pierw jeden kij, za godzinę drugi, za godzinę trzeci, tylko zwijam wszystkie trzy kije, zakładam nowe przypony, odmierzam odległości i wrzucam wszystkie trzy jeden za drugim. A dlaczego, zaraz wam o tym powiem. Także jeden jest już zwinięty. Zwijamy drugiego. Za chwilę zwijamy trzeciego. I to jest taka chwila, około 45 minut na dobę, gdzie nie mam ani jednego kija w wodzie. Ale przy łowieniu z rzutu ja mam właśnie taką taktykę. Zaraz wam wytłumaczę, tylko zwinę wszystkie trzy. Trzynaście, czternaście, piętnaście, 21, 22, 23, 24, 25. Wszystkie trzy wędki mam zwinięte.
Wszystkie trzy wędki mam odmierzone na 29 odległości. Na wszystkie trzy wędki naraz zakładam przypony, wiecie które. Czyli dzisiaj lecą bałwanki, wszystkie trzy identycznie. Warm Secret 20 z 15 pop-upem w Warm Secrecie, mocno dopalone. I teraz o co chodzi? Dlatego zwijam wszystkie trzy wędki, bo będę wrzucał wszystkie trzy wędki naraz, bo chcę, żeby wszystkie trzy wędki były powiedzmy tak 2-3 metry od siebie. I teraz cały myk polega na tym, że na przykład bierzemy pierwszą wędkę, rzucamy. Gdzieś tam w granicy, powiedzmy, rzucamy w linii naszego nęconego miejsca. I teraz w zależności od tego, gdzie nam spadnie pierwsza wędka, to stawiamy albo na lewą podpórkę, sygnalizator może tak, albo na lewy sygnalizator im kładziemy, albo na środkowy, albo na prawy. I mamy bardzo prosto rzucić pierwszą wędkę, bo z celnością niektórzy jak mają problemy, no to będzie ciężko trafić. Czyli pierwszą wędkę wrzucamy bez problemu, trafiamy. Drugą wędkę bierzemy, z drugą wędką mamy już troszeczkę gorzej, bo wiemy, gdzie spadła nam pierwsza, czyli drugą wędkę wrzucamy na przykład w środek, kładziemy na środkowym, czyli też w miarę tak łatwo, ale nie do końca, a ostatnia wędka jest najtrudniejsza, bo musimy trafić, jeżeli wiemy, że już lewą mamy na lewym stojaku, na lewym sygnalizatorze, środkową mamy na środkowym, to ostatnią wędkę mamy najgorzej do trafienia, bo musimy ją trafić na prawy sygnalizator. Czyli z jednej strony jest to łatwe, bo wszystkie trzy wrzucamy naraz, jest to łatwiej, niż jakbyśmy to robili pojedynczo, bo jakbyśmy mieli trzy wędki w wodzie, jedną wyciągnęli i w to samo miejsce musieli wrzucić, no to jest trudniej. Jak mamy wszystkie trzy wyciągnięte i wrzucamy pierwszą, drugą, to jest nam łatwiej trafić, niż każdą trafiać w to samo miejsce. O co mi chodzi? Nie wiem, czy mnie zrozumieliście, ale naprawdę to jest łatwiejsze. Co tam styl rzucasz? Warm Secret. Uuu, zmiana? No. Nadal zbija. Lecisz na mnie? Co? Lecisz na mnie? No nie. Ale jedną wywalę. Tak delikatnie. Dobiło. I nawet kierunek dobry. No ej, elegancko. Idealnie. Ja aż jestem w szoku, kurde. Jak to zrobiłem? Panowie, to jest mistrzostwo świata. Co ja tu dalam? Znaczy, co ja tu robię? Wypikam, nie bój się. Widziałeś to, Wojtek? No, widziałem. To jest 27 odległości. To jest 100... Trening czy nie mieszka? 2-3 metry. No i to będziemy 110 walić. To nie włączyłem ten. Yep. 27 odległości to jest 102 metry. Oj, muszę chyba wystać powiększyć. No i słuchajcie, mamy kolejny dzień zasiadki, poranek, 9 rano. Styl tutaj od rana już coś działa, zobaczcie, pracuje. Przez noc nie działo się nic. Miałem wczoraj rybę o 20:30, było ją widać na live'ie, dlatego jej nie nagraliśmy live na YouTube'a i tylko zdjęcie zostało jako pamiątka. No i na live'ie hol. Przez całą noc u nas cisza. Browarek za to 120 metrów na prawo tam szaleje.
Znowu dzisiaj pobił swoje PB o kilka, nie wiem, co nazwać, kilkaset gram. Ile tam było i miał? 400. O 400 gram, także miał 25-200, a ma 25-600. Piękny pełnołuski. Do tego jeszcze trzy inne ryby, takie mniejsze. Także no, tam widać, że mu tam na tą zimną wodę, na serię zimna woda, na PV-ki łowi. Troszkę tam dospombowuje. No i ma brania. Ja cały czas czekam, nic nie zmieniam. Szczyl coś tutaj wchodzi w Donalda, widzę. Zobaczymy, co robi. Co tam, Szczyl, kombinujesz? No, na słodko. Idziesz na ten, na... Chcesz sprawdzić, czy to jest kluczem do sukcesu? No, nie używałem do tej pory kukurydzy. A browarek używa i idę w jego ślady. On na zimną wodę, a ja na Donalda, bo zimnej wody nie mam. Mówisz, że znowu może przyniesie sukces? Zobaczymy. Trzeba próbować. Także tak sprawa wygląda na chwilę obecną. Ja czekam, troszeczkę sobie jeszcze dospombuję, ale po południu przerzucę trzy wędki na to samo, czyli na Warm Secret. W jakichś tam kombinacjach, jeszcze nie wiem jakich. No, miałem już tamtą trzy ryby, także będę czekał. Może się doczekam coś większego. Pogoda fajna, dzisiaj ma być 21 stopni. No, zobaczymy, bez 9 rano. Na razie jeszcze jest taki chłodzik, ale no, słoneczko pomału wychodzi gdzieś tam za tych chmur. Miałem spława w łowisku przed chwilką. Także czekam, nic nie kombinuję. Sztyl kombinuje, ja nie. Zobaczymy, komu to przyniesie efekt. No. Zobaczymy. No, parę bombek zrobi. No i słuchajcie, postanawiam zmienić na jedną wędkę taktykę. Nie będę trzymał wszystkich trzech wędek w tym samym miejscu. Jedną wędką będę łowił inaczej. No widzę, że Szymek tam łowi na te bombki PVA. I postanawiam jedną wędkę zrobić też na bombkę PVA. Ale w Donaldzie, bo łowi na zimną wodę, ja zrobię w Donaldzie. Taki zestawik przygotowałem. Dwie sztuczne kukurydze. Te nasze nowe, te takie zbalansowane. Przygotuję sobie dwie bombki, jedną na zapas. No i rzucę gdzieś tutaj po skosie na prawo tą wędkę, na taką bombkę z paletem Donaldowym. Nic się u nas nie dzieje. Szymek dzisiaj rano dołowił sobie jedną rybę, taką małą, takiego bączka, nie wiem, około 10 kg. Także widać. I teraz tak, albo po prostu ta ryba jest u niego, a u nas tej ryby jest po prostu mniej, dlatego on łowi więcej, my mniej. Albo no, te bombki z tą zimną wodą, które robi, no, działają lepiej niż ta nasza taktyka. No, także tu są dwa wyjścia. Woda ma 11,5 stopnia, czyli z dnia na dzień ta woda się nagrzewa. Dzisiaj mamy jeszcze więcej spławów niż wczoraj, bo dzisiaj już nawet dwa spławy zauważyliśmy ze Sztylem w ciągu dnia. Także gdzieś ta ryba gdzieś tu w tej strefie przebywa. No ale nie wiemy, czemu nie chce nam brać. Także dlatego postanawiam nie siedzieć, nie czekać, nie marnować czasu, tylko robię trzecią wędkę na bombkę, zarzucę ją i będziemy czekać na branie. Nie, Sztyl? Tak. A ty... Ale był spław. Spław był? Tak.
os się obudziły. Jakieś bąki, nie wiem. Bąki. Po strzale robimy? No. Ale se to nagrałem. Tak wędka. Ale czemu? 4 LB. Wędki 5,5 LB. Nie by się pierdolił. Bez nakurwiał wtedy. Wezmę sobie 3 spody z pomby. Rodzika 5,5 LB do rakiety. No. Kurde, gościu. Ponuj się. Ue, to taka dyszka. Nie no, będzie 12,13. Nie, co ty. Dyszka. 13,5 minus 2,5. No. 11. A szedł jak leszcz? Ja mówiłem, że to leszcz. A jest karp. Dziwne. No wreszcie. Okej. Dziś Donald. O. No na którą wędkę wziął?
środkową. Jaka taktyka tam była? Zmieniłem taktykę na Donalda. Poszło 18 z pombów. No i są efekty. Branie wcześniej 5 godzin, 6 może, ale no. Puszczający z oka, z pola widzenia. Masz? Skręcia, nie czując przeciwnika. Nie, do Jacka mówię. Kontaktu fizycznego i już jest 0 do 2 po 3 minutach rywalizacji. Sorry. Wiesz, że jest 2-0? Nie. No, weszedł na, tam. Na lewo daj wędkę, dołem poszedł. Gdzie? Na lewo daj wędkę, bo poszedł dołem. Które lewo? Bo twoje, nie moje. O. Tu? Tak, dołem poszedł. Chodź. No, ale się nasuwa to jest. Darek, no. Na lewo wędkę daj, na dół. A jak ty poszedł? Ej, Jacek nas nagrywa. Co tu się? Olek, bije. Jest! Wreszcie. Mały. Dobra, weź tam Jacek ten. Weź tam odbierz. No, no. To już daj, to browarek znaleźć. To? No dobra. 16,5 minus 2,5. 16,5 minus 2,5. 14. No, fajnie. Może być. A szedł. Jest. No jak? O, ma branie, ja mam branie. Widziałeś to? Ej, to bracia? Kurwa. Co to się wydarzyło w tym meczu Polska-Czechy? Ja byłem tylko do 2-0, nie wiem jak dalej. No my też mamy 2-0. Ale czy już jest trzecia ryba w przeciągu tego meczu, no, który się niedawno zaczął. A to wyżeście tamtą, co ja uciekałem do siebie. Tak, jak ty pobiegłeś, tośmy ją wypuścili, to są dwie następne. No. Dlatego ja uciekam, bo... Ja miałem branie, jak ty pobiegłeś, to no on ja miał, ja też nie? Miałem branie, no. No, ja miałem, i znowu ją miał. 14, 600 czy 400 już, no tak, wiem. Się ryba ruszyła, nie? No. No to no nie będę go nagrywał jak wypięty kurwa jak do, jak do żużla. To chociaż wodę pokażę może. Aha, zakomałem. Co? Nic. Jak się, bo się żeś wypiął do kamery jak no. Jak wypiął się? Styl ma tego. O. A ty właśnie zapamiętałeś, który jest twój? No jestem. Ale takie same, nie? Prawie, że. Weź go, ja śpiewierek wezmę. No. Mhm. Nie będziemy ich ważyć. No. Takie około 10-11 kilo. No. Dwa. Piękne. Piękne chwile. Ze Sztylem. I z Wojtkiem. Ja pierdziu! Tego się nie spodziewałem. Pięknie weszły, elegancko. No. PV-ki zrobiły robotę dzisiaj. No. Donaldowe. Ja też w Donaldzie. Ty też w Donaldzie? No. No. Także w Donaldzie. Jedziemy dalej. No. To ma 20. Chyba. Tak.
O kurde. Mało brakło. O ja cię. Nie będzie. Co? 20. 22. 100. Z workiem. No cudów. No nie. Prawie że. No i mamy sobotę rano. Słuchajcie, deszcz pada od, nie wiem, od 3 w nocy zaczęło padać. Wczoraj był mecz Polska-Czechy. I słuchajcie, od tego momentu, jak zaczął się mecz, to od tego momentu zaczęły nam się brania. I dzisiaj w nocy była masakra, udarka. Powiem wam, że rozwalił system. Pierw miał jedną rybę, taką jakąś tam, się pamiętam, naskę. To jak był pierwszy gol akurat chyba. Później dosłownie za kilka minut, jak był drugi gol, to miał drugą rybę. Później mieliśmy gdzieś tak w drugiej połowie meczu dwie ryby na raz. Fajnie, bo mieliśmy taki podwójny hol. To dobrze, że był Jacek u nas, to troszeczkę nagrał. No i później było chyba co półtorej, co dwie godziny u Darka była ryba. Ryba za rybą, ryba za rybą. Największy 21700. Darek ma 20 z Węgier, się bardzo cieszy. No. Petarda, naprawdę petarda nocka. Ja zgłupiałem, bo ponieważ miałem tylko jedno branie, Jarek miał chyba 6 albo 7. Darek miał chyba 6 albo 7. Nie wiem, co jest nie tak. Przeszedłem wczoraj na bombki. Darek też łowił na bombki. On 6-7 brania, a jedno. Nie wiem, o co chodzi. Ja jestem głupi. Moja taktyka początkowa się nie sprawdziła. Później troszeczkę mi się zaczęły brania. Wczoraj przyszedłem na bombki, zrezygnowałem z tamtej taktyki i miałem tylko jedno branie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, głupi jestem. I chyba dzisiaj na ostatnią nockę, bo została ostatnia doba. Dzisiaj z powrotem wrócę chyba do zestawów helikopterowych. Ale troszeczkę się przybliżę, bo widzę, że Darek łowi bliżej. Ja dalej. Może tutaj tkwi problem w miejscu, w którym łowimy. No nie mam pojęcia. Nie wiem. Także ja z powrotem na jakimś tam, nie wiem, 80-90 metr się przybliżę. Zaspombuję sobie tam takiego, no, delikatnie pokruszonych kulek z konopią. Wrzucę tam 3 zestawy helikopterowe i będę czekał. Aha, miałem, słuchajcie, leszcze 2. O, na te zestawy moje, no, z bombkami. Miałem 2 leszcze. Także też to dla mnie dziwne. Darek nie miał leszczy, ja miałem. Wcześniej Darek miał leszcze, a ja nie miałem. Także wszystko jest popieprzone jak lato z radiem. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie mogę tej wody, nie wiem, albo rozgryźć, albo w miejscu wędkuję, nie wiem. A ty coś masz do powiedzenia? No mam. Nie przez paną noc mam. Pada deszczyk. Tylko żeby jutro nie padało i będziemy się przeprawiać. Tak. Bo mamy to stanowisko przeprawowe. To wszystko trzeba na 2 razy łodzią płynąć do bazy. Tylko żeby jutro nie padało. Zaraz sprawdzę pogodę jeszcze, będzie wiedzieć. Obiecane ma przeszkę. Tak? No to dobrze. No i co? No ja się przed chwilą obudziłem, bo nocka była taka średnio wyspana. Jest godzina w 9:30 rano. Zaczynamy działać. Zwijam zaraz 3 wędki, robię zestawy helikopterowe. I ogień. Może mi się uda jakąś 20 złowić na Węgrzech, bo bardzo bym chciał. Ty masz. Browarek ma 2. Jacek nie ma i ja nie mam. Ale jeszcze mamy czas. No i co? Robimy 3 zestawy helikopterowe z powrotem. O takie. Czyli 2 kukuryczki. I pojedyncza tonąca 20 mm. Jeszcze jeden.
i atakujemy. Dopalimy jeszcze to wszystko ładnie w małym sekrecie. Wrzucę 3 wędeczki, a potem tylko kilka spombów, może kilkanaście. I już pozostanie czekanie. No wiesz, Styl, że mi się dzisiaj śniło, że na bledzie byłem? Tak? No. Nie wiem, jakieś takie miałem dzisiaj popieprzoną noc. No to musiało mi się nad ranem śnić teraz. Kaczki! Na godzin, nie w tym kierunku. Myśmy z Darkiem sobie rozmawiali, że ta kaczka tak krzyczy, bo chyba woła swojego partnera na nieco nieco. No. I myśmy tak, i byśmy stwierdzili, żeby nasze kobiety nas tak wołały. Dobra, 3 zestawy identyczne zrobione, 22 odległości zaznaczone, czyli to będzie jakieś, powiedzmy razy 4, to będzie 88 metrów, minus tam 0,2, no około 80 metrów, nie? Tak, 22 razy 3,8, 83,5 metra. No. Pięknie, to będzie lewa, ale mi idzie dzisiaj. Pięknie. Jak po warszczyku kilka spombów. Biorę się za nie, bo czas się kończy. Spław tam był. Na lewo od markera.
winko, szampan dostałem od Giovanniego. Powiedziałem, że jak złapię 20 węgierską, ponad 20, o sorry, to otworzę go. I właśnie to się dzieje, bo złapałem dziś w nocy. Tam nie. Nie? Nie, u kamery to nie. O. Nie idzie. Chyba trzeba. O. O. Uważaj na centralkę. O. Spokojnie to zrobiłem. Panie Wojtku. Ostatnia noc przed nami i dzisiaj zapraszamy 30. Słuchajcie, ostatnia noc przed nami, aż Till zaczął gadać. Dobra. No. No to co? Zdrowie twoje i Giovanniego. Tak jest. Salut, tak? Tak. Jednak wino musujące. No. No. Takie dobre. Wiśniowe? Nie wiem jak to nazwać. Z czerwonego winogrona? No, chyba tak. To tylko Giovanni nam może powiedzieć. No. No i sobie tak siedzimy i czekamy. Dzisiaj będzie ten dzień i ta noc, mówię ci. Tak? Będzie u mnie teraz 20 plus. Oby, oby. Znaczy, daj Bóg, żeby ci dał węgierskie 20. Ja już jestem spełniony. No jedną 20 z Węgier mamy, tylko że to było 4 lata temu. No chciałbym jeszcze jedną w tym roku. Bo już w tym roku do Węgier nie przyjadę drugi raz. No, także no, ostatnia noc mi została. Trudna woda. Nie wiem. Może nie trudna, tylko dziwna. Dziwna, o. Trudna nie, bo nie ma nic no, trudnego. Trudna nie, no, ale dziwna, o. Jak wjadą, to człowieka chcą... Jak nie biorą, to nie biorą. No nie dziwnie, wiem. Dziwnie, no. Nie? Ja troszeczkę żałuję, że... Nie wiem, czy już to mówiłem, czy nie, bo nie pamiętam. Troszkę żałuję, że zmieniłem tą taktykę, którą sobie założyłem na początku. Bo zobaczyłem, że browarek miał na PV-ki, na bombki. Zaprzestałem swojej taktyki, miałem się trzymać do końca, ale sobie postanowiłem, że do końca będę się trzymał tej taktyki początkowej. Wczoraj zmieniłem... Też mi to, no jedną rybę mi to dało, no. Ale i dwa leszcze, no i takie. Mogłem trzymać tam do końca, może wiesz, u ciebie wjechały, to może do mnie też tam wjechały, tam gdzie kulkami, warm sekretem nęciłem i... A zestawów tam nie miałem. Nie wiem. Zobaczymy dzisiaj. No. Troszkę jest przybliżone, jest zaspombowane delikatnie. Czekamy. Dużo nie spombuję w dzień, bo liczę na branie w dzień. Może dzisiaj. Ale jak nie będzie brania w dzień, no to troszeczkę pod wieczór jeszcze tam parę spombów poślę. No. Bo widzę, że te ryby jak wjeżdżają w nocy, to, to podejrzewam, że wyczyszczają, czyszczą całe dno no. Z tych spombów. Bo to ile tym spombem rzucisz, nie? 2-3 kilo to takiego jeszcze jest. No. Konopia z pokruszonymi kulkami, to to... Troszkę pewnie leszcze to wyczyszczą, płotki. Karasie tu są, nie? No, duże. No, no i resztę karpie. No. Tylko czemu nie mam brania? Czemu miałem tylko jedno? Co mnie zastanawia? Czemu ty miałeś 6, a no. Ja jedno? Dziwne. Dobra, pauza. Tak wygląda, jak dzisiaj tego gościa pomęczymy, jutro tego. Rozumiesz? Kogo? No, no, te karpie tak robią. Aha. Szymek miał jedną noc, no, no nie? No. Go pomęczyły, nie przespał. Ja wczoraj nie przespałem, bo nie dałem mi spać.
Także... To co, dzisiaj mnie będą męczyły? Tak, a ja będę spał, ale ciebie, znaczy ty będziesz mnie, bo ja Wojtka dzisiaj budziłem do każdej ryby. W końcu branie. Ale poszedł, nie? No. Pik, pik. Chwila przerwy. Jup. Ja się akurat. Dobrze, że przyszedłeś po tym obiadzie. Obiedzie. I puściłem ten utwór. No. Jak puściłem ten utwór, to wzięło. Mówiłem, tu musi być konkretna muza. Kurde, konkretne ryby wtedy biorą. No i patrz, przybliżyłem się kurde na 80 metrów. No. Ha, bardzo? No. Super. Darek, kurde. I wiesz, czy się cieszę? Nie. Dzień. Gdzie foty? Jak dobre zrobisz. Będę się starał. No ale... trochę mu braknie. Aż. Nie, to taki tam... 12 kilo. Wydawał się większy. No ale w gruncie taki jest. Przytrzymaj. Dzień. O. Na kuku? Pojedyncza tonąca i dwie sztuczne kuku. Mhm. No tak robiłem wszystkie trzy wędki, nie? Mhm. Nie, no teraz jesteś chłopak malowany. Dobra. O! Czekaj, czekaj. Ja. Trochę głowy ci uciąłem. Czekaj. Dobra. Wydaje mi się, że jest ok. No. Dobrze się zaczęło. Słuchajcie. Mam nadzieję, że to będzie noc cudów ta ostatnia. Zaczęliśmy od 11800. Odkrócimy na 21800. Ile? Więcej? 31800. Ty się pomyliłeś. Przestań. No jak? Okulary. Nie. Ale puściłem odpowiedni utwór i wjechały. Kurde, wjechały. I wjechała. Ła? Jedna. Na razie. Pierdalasz na maca?
Coraz lepszy jesteś. No, kurwa, no. Ale idealnie. Dobra, jeszcze się ciemno nie zrobiło. A Sztyl już chowuje rybkę następną. Także może ta zielona noc. Numer 10. Może bo naprawdę pochodujemy dzisiaj w nocy. No. Nie trafiłem gościa. No tak właśnie. Patrzę. Patrzę, że ich nie ma nic, nie? A tu nic nie ma. Tak dużo bierze takich, nie? No. 12-14 takich, nie? Nie ma tych. No ale 20 też tu jest dużo. Mm. Tylko nie wiem czemu nie chcą brać. No właśnie, czemu? Czego, lampkę sobie wciągnę. Kurde, zapomniałem. O. No. Niżej jest. Troszkę. Co? Troszkę niżej. Dobra. No. Może być? No, nie mów nic. Jest. Co? Mam. Zdjęcia? No. Film też. Dwa, trzy? No mam. Kurde, no mam. Dobra, bo nie tam się pojawiają. Kurde. Nie wiem czemu ty panikujesz. Dobra, no panik. Wiesz co? Co? Bo ten twój aparat kiedyś słyszałem, teraz go nie słyszę. No bo jest Bluetooth włączony. I? No bo do radia leci dźwięk. No i? No bo muzyki słuchamy i dlatego nie słychać ten. Aha. No to tak na pół rozumiem, no ale... No Bluetooth jest włączony, no. No dobra. I głośnik nie działa. I bo zawsze było pstyk, 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 pstyk. Tak. A teraz... Pod obydwoma. Co? Pod obydwoma jest. Tu? No. Przytrzymać ci tam, podać piątkę. Co? Tak. No, poszedł w drugą stronę teraz. No dobrze, no bo to uważaj na trzcinę. To dobrze, nie? No tak, tylko... Nie? No. Albo się tak wydaje, ale... Ale jest fajny. Długi jest. Wow. Czekaj, nie podnosisz jeszcze? O nie. Czekaj. Mi się nie masz? No. Czekaj. I co, mały? Nie jest taki mały. Minus 2,5. No. 17. No, mówiłem. 17,2, 100,200. No, 17, tak, 18 mówiłem. No nie pomyliłem się. Patrz, jakie kolorki tu, nie? Tu, jeden, tak? Tak. No. Mój taki półkoi, mówię ci, to jest taka krzyżówka. Nie no. Mam się na hodowli, ale... Wiem, o co mi chodzi. Te głowy mają takie fajne. Mhm. Terminatory.
Na co? Nie pamiętasz? Zimna woda i kukurydza. Bombka. Tak. I bombka. Jest taki tutaj kanciaty. No. Tego nie widać. No. Dobra. Mocno. To jeszcze fotkę ci zrobię. No. Włosę go tak trzymam. A on jest tak grzeczny, że pierwszy karp taki grzeczny. Nie? 20 minut? Nie zdążyłem nawet bombki zrobić następnej. No i branie. Jak wejdą, to biorą. Spławu. Ale spław. No. Nie? I biały, nie? No. Woda ciemna, ryby białe. Szymek, panikarz. Szymek, panikarz. O. Daj mu tam powiedz. O. No, Szymek, wyciągłem. Ile? 17? 17-200. No, ale ładny karp, długi. Taki, wiesz, z tych... jakby to powiedzieć? Terminatorów. Czaszka, wiesz, na czaszce. No i taki biały był. I w centki, można powiedzieć. Ja dwa wyciągłem. Jednego mnie namacie, już drugi jechał na kiju, kurwa. Szybko zdjęcie, kurwa, i rola, kurwa, na tym tego polować. Miał 18700. O! 18700, a drugi nie ważył, bo taka zdycha, kurwa. No. Pogłośniłem tu. No. Ale jazda. Ja to bez bombek rzucam wszystko prawie. Co? Że bez bombek rzuca. O. Ciekawe. Donald. Zdipowałeś to w tym? Co? Dipowałeś to w proszku? No. W dipie w proszku, widzę. Tak. Dobra, dobra. Jedziesz. Jadę. Bobo mamy. A bobo mamy. To jest rzut na bobo mamy. Wow. Powiem ci, że... Słyszałem, że dobiło. Co? Dobiło. No dobiło, jakby było 30, też by dobiło. Nie wiem, coś mnie siła chyba rozpręża. Rozpręża? Jasny wind. To co, czekamy za ostatnio nocnymi braniami, tak? Tak. Dobra, wyłączam kamerę i widzimy się przy karpiu na macie. Oczywiście. Już nie będę nagrywał holi, bo to jest ciężkie. Samemu tutaj ktoś, jak jeden holuje, drugi nagrywa. Jeszcze trzeba podbierać. Także holi nie będziemy nagrywać, tylko pokażemy wam rybki na macie, jeżeli takowe będą. Czyli tutaj trzy wędki. Widać, bardziej wybierają tutaj u niego te zestawy. U mnie z tej strony. Na razie cisza. Fajnie się zaczęło w dzień, tak. Jednym karpiem po południu. I na razie stanęło. Dobrze, słuchajcie, mamy dwie ryby. Jedna jest tu, a druga tam w podwieraku czeka. Tutaj w wodzie.
I nie ogarniamy troszeczkę tematu. Piliśmy podwójny fal znowu. Wow. To samo co wtedy. 19600. 17200, 17100. No to bo ja mu twierdzę, że to ta sama ryba. No nie, co ty. Dobra. Ale to co, pożyliśmy się spać, nie? No. Ile, 5 minut? 5 minut. Nie wiem, teraz godzina. 9:00, 10:00? No. No i taki se wyjechał. Co? No zmęczyłem się trochę. Kurwa, jaka to ciężka robota. To karpiowanie. Daj to ja cię teraz muszę nagrać. Nie? Mój mniejszy, a bardziej waleczny. No. Taki długi. Zobacz, jaki długi. Dlatego tak walczył. No. Ja tą 30 na Ontario. Ja się tyle z 30 na Ontario nie namęczyłem. Naprawdę. Widziałem, co tu było. Tu kładę okulary. Dobra. No. Dzisiaj która ryba? Dzisiaj nasza? Piąta. I jedna spina. A ty tutaj, ty wiecznie, ty częściej po tej stronie jesteś. Okay, jeszcze jedno. Dobra. O, dzięki. Ale była akcja, co? Oj. Podwójna. Nie miałeś jak wziąć, tylko dwa na raz? No właśnie nie wiem, czemu to tak robią. Jak nie biorą, to nie biorę. Jak zaczną brać, to jeden za drugim. Ja bym się nie umiałem podzielić i stać w kolejce. Ja pierdziel. Nie? To co, ja co bierzu wika, ty mi. No tak. O Jezu. Dobra. To czemu takie małe? No nie wiem. Na stole. Ale ta robota znowu. No i jest godzina 7 rano. Ostatnia nocka minęła. Jeszcze dołowiliśmy z Darkiem po jednej rybie. Mieliśmy fajny podwójny haul. No ale niestety duża ryba nie wjechała. Nie udało się. Bynajmniej u mnie nie udało się złowić karpia 20 kg na Węgrzech. Darek złowił. Browarek złowił. Browarek swoją zasiadkę życia miał, bo dwa razy pobite PB. No ale na koniec pogadamy jeszcze pewnie w kilku zdaniach. My pomału zaczynamy się pakować, bo za godzinę przypływa po nas łódź i płyniemy na bazę. Thank you.
wejdę. No i wszystko? No wyszło jak wyszło. No. Afera w szatni. Pierwsze miejsce, dobra. Tam to za daleko Darek nie odsuwa. No dobra, tam już nie odsuwa. No. Muszę co do mnie stanąć bliżej. No. Dobra, słuchajcie co, przygoda na Węgrzech dobiegła końca. Tydzień czasu żeśmy się bawili. Fajnie spędzili czas. Ja od siebie powiem, że no, myślałem, że będzie lepiej u mnie. Nie ma co się oszukiwać. No, sezon u mnie to jest drugi wyjazd w tym roku i mam słaby start. Na zajarkach słabo w porównaniu do innych. Tutaj też słabo w porównaniu do innych. Złowiłem w sumie 6 ryb chyba, z tego co pamiętam. Największy 16 kilo. Tak? Chyba. No, także no, liczyłem na 20 z Węgier w tym roku, no ale no nie. Chłopaki tutaj poszaleli, Szymon poszalał, 2 razy PB, ale oddaję głos tutaj chłopakom. No jak krótko, no co, 16 ryb złapałem, w tym 2 razy 25, 25 200, było pierwsze moje PB, no i na drugi dzień długo się nie cieszyłem, bo już było 25 600. No ogólnie 16 ryb, tam z 8, w tym było takich 18, 17 kilo, chyba jeden miał 19 nawet. No i wszystko co było wyciągnięte no, na zimną wodę. Wszystko słodko, zimna woda. No ja jestem mega zadowolony. No, otwarcie sezonu, lepszego to nie mogę wymarzyć. No w sumie ja też pierwszy raz nad wodą i od razu na Węgry, na grubą, z grubej rury. No jadąc tutaj też myślałem, że pobiję swój rekord życiowy. Nie jest on duży. Nie jest on duży, bo tylko 17 kilo. I najlepsze jest to w tym wszystkim, że złapałem rybę, która miała 17 kilo. Czyli pobić nie pobiłem, ale naprawdę ładna ryba. No wyrównałeś, i... tak? Wyrównałeś. No i przede wszystkim w dzień, ładna ryba w dzień, no to mi tak trochę oddało to, ten cały wyjazd, bo 80% ryb łowiliśmy tutaj wszystko w nocy. Wszystko brało od godziny 22 tak do 4, nie? No i kiedy było to u ciebie dalej, nie? Piąta, no, szósta rano. Piąta, szósta rano. Też złowiłem 6 albo 7 ryb złowiłem. Tam jedna największa miała 17, później 16 800, no i 14 i tam powyżej tam 10 to tam, znaczy poniżej 10 to już nie ważyliśmy. Same dziesiątki, jedenastki. Ale super woda. Trzeba przyznać. Dzięki Wojtek, jest potencjał, nie? Dzięki, no, że mogłeś, że przyjechaliśmy tutaj, no, bo naprawdę woda jest super. Cała ta oprawa, to wszystko tutaj to jest klasa. No. No i bardzo silne te ryby tu przy brzegu, zwłaszcza przy brzegu. No. No, ja natomiast złapałem 12 ryb. Przyjechałem po węgierską 20 i złapałem. 21 bodajże 600. Nie, 700. 21 700. No i tam 3-4 sztuki były powyżej 18, a resztę to takie nastki, dwunastki. Jestem też zadowolony, bardzo zadowolony. Pebel jeszcze też było. Aczkolwiek mogło być lepiej. No, mogło być lepiej, no tylko że no, mamy marzec, nie? No właśnie, to właśnie, tak, tak, jest... Tu jakbyśmy byli w maju, nawet w kwietniu, to by nas zarżnęły to... No ponad 40 ryb wypaliśmy, tak? No ale no, powiem wam tak właśnie tak szczerze, że rozglądając się po tym co się dzieje na wodzie, to no, my żeśmy naprawdę połowili. No, wszystkie stanowiska tam po jednej, dwie rybie. No, bo tam jak się orientowaliśmy, jak chodziliśmy, tam pytałem wędkarzy, którzy tutaj łowią, no, nie mieli takich nocy, jak bynajmniej na przykład my albo sąsiedzi, no, którzy byli wcześniej, no, i ci, którzy byli teraz, i oni też się zwijają. Ta. Rano tam mówili, że coś wyjęli, ale to, mówię, to są pojedyncze jakieś tam sztuki. A my mieliśmy czasami takie noce, że kładliśmy się dopiero o 6 rano spać. Tak. Bo nie szło. No, wiesz, były podwójne hole. No, tak, podwójne hole. No, ten miał jeden za drugim. Jeden w macie, druga jedzie. No, jeden w macie, tak samo było. Także ogień był. No, mi się wydaje, że jak na tą porę roku, to ładnie. No i temperatura wody, jak przyjechaliśmy, było 9,5, a jak wyjeżdżaliśmy, ile? 13? Nie, 11,7, 11... A nie, dobrze, koło 13. Koło 13 jak wyjeżdżaliśmy, koło 13 jak wyjeżdżaliśmy. No, tak. Jesteśmy pierwszy raz tutaj, znaczy przynajmniej tak, ja, no, Wojtek, ty jesteś drugi. Jestem drugi, tak. A rozmawiałem z wędkarzami, którzy są tu już piąty, szósty raz, także wydaje mi się, że nie mamy na co narzekać. Dokładnie. Jest marcu taka zasiadka i jest tyle ryb złowionych, zobaczcie razem, jakbyśmy to podsumowali, ile ryb, nie? Tak. Rozpoczęcie 16, sezonu klasa. 12, 28, 2, 30, no spokojnie ponad 45, 46 ryb. No.
Także. A jakbyś podliczył w kilo, to. Za jaki robiliśmy w kilo? To my by było. Ale wypitych piw, czy. Za Jarka chyba było więcej. Dobra, co, jedziemy, żegnamy się z wami. My tu pewnie kiedyś wrócimy, tylko nie wiadomo kiedy, bo ciężko się tu dostać. No ale będziemy chcieli tu wrócić. Obiady były dobre, dowożą na miejsce. Obiady, jeszcze powiem, bo chyba nie mówiliśmy o tym. Ameryka, domek jest, prąd jest, obiady są. W domku też warunki eleganckie. Tak, tak. Paleta jest. No. Dobra, to co? Dzięki za możliwość przyjechania tutaj. Tak. Jedziemy do Polski. Lecimy do mnie. Jedziemy. Już my się jeszcze nie żegnamy. No nie, witamy. Idziemy się pożegnać, bo przyjechał, nie? No jasne.